Dzień dobry. Dzisiaj zaliczamy dębowiec na nogach. A co będzie dalej, to się jeszcze okaże. Piękne widoki, tereny. Dobry spacer dla zdrowia. Także więcej informacji troszkę później. Ten nie można z dzieckiem? Można mieć dębowiec? Nie wiem. Nie, można chyba. Tor saneczkowy na dębowcu. O, tutaj. Ciągnie się tam z góry i się jedzie takimi serpentynkami. W dół, aż tutaj na dół. Siema Nola. Zaczynamy zdobywać szyndzielnie. Jest tak se. Tak to mniej więcej wygląda. Ale nie ma tragedii. W każdym bądź razie zegarek poinformował mnie, że z dębowca do tego miejsca, w którym jestem, czyli tam kawałeczek, straciłem 41 kalorii. Dobrze, że na dole uzupełniłem kalorie. Takim złotym napojem z pianą, który daje 200, czyli mam jeszcze 160 spalenia. No i kawałek drogi przed nami. Młody wcina loda, także idziemy takim w miarę miarowym tempem. Słoneczko świeci, pogoda naprawdę bombowa, jak na koniec września. Dobra, więcej później. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy w niedzielne popołudnie na szyndzielni po krótkim spacerku. No i takie widoczki. Co robisz? Dżemeczka na szyndzielni. O. Podobno to jest największy obciach spać na twardą guzią. Tysiąc jeden metrów zdobyte. Lizaczek. Tu zostałeś na przetrzymanie, nie na dojedzenie. Odpoczywamy. Bo za chwilę trzablo, czyli trzeba by było zwijać się na dół. Trzablo było. No. A, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. To nie budźcie. I na Facebooka. Teraz... Dżeman.
Nie spej! Jak się dziecior rozedrze, to nie czas na...